Kropska tu się wypowiadała, proszę Państwa, Żukrowska. Walutowa, 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 Żukrowska się wypowiadała. Walutowa, walutowa, Żukrowska się wypowiadała. Walutowa, walutowa. W trakcie spotkania w Zamku Królewskim unijni przywódcy podpisali deklarację warszawską. Obchody rocznicy wstąpienia Polski do unijnej wspólnoty, w Warszawie Festiwal Europejski, w Katowicach występ orkiestry Kopalni Węgla Kamiennego Wieczorek. Już nie 7 dni, a 14. Od dziś kierowcy mają więcej czasu na opłacenie mandatu. Olga Bobienko, zapraszam. Deklarację warszawską dotyczącą ponownego zjednoczenia Europy podpisali uczestnicy szczytu Together for Europe. Przywódcy krajów, które 15 lat temu weszły do unijnej wspólnoty, napisali w niej, że rządy wszystkich państw członkowskich muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym w Unii na takiej samej zasadzie, w duchu lojalnej współpracy i jedności. Przedstawicielom państw, którzy zjawili się na dzisiejszym spotkaniu, podziękował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że nie można mówić o aktualnej sytuacji tych krajów bez odniesień do historii i wdzięczności dla osób, które walczyły o lepszą przyszłość. A mianowicie wdzięczność dla Solidarności jako naszego wielkiego ruchu, symbolu zarazem, a także wielkiego ruchu niepodległościowego, tak możemy powiedzieć, który doprowadził do obalenia komunizmu i do rozpoczęcia wielkich przemian w 1989 roku. Te przemiany dały nowy oddech tej części Europy, ale jednocześnie, co przebijało bardzo mocno w treści dzisiejszej debaty, pokazaliśmy, że nie można abstrahować od różnego kontekstu historycznego między zachodnią Europą a centralną Europą. Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego w Warszawie goszczą przywódcy Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Nauka tańców europejskich, degustacja potraw z różnych rejonów Unii, koncerty i warsztaty dla najmłodszych. Takie atrakcje czekają na mieszkańców stolicy i turystów na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Festiwal Europejski zorganizowano z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dla uczestników festiwalu zagrała m.in. Orkiestra Dęta Tramwajów Warszawskich. Orkiestry Dętej Tramwajów Warszawskich, Wojciech Kępiński. No, zaczęliśmy od hymnu Unii Europejskiej. Może nie wszyscy wiedzą, dobrze jest to utwór Karla Beethovena, rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dlatego tym utworem rozpoczęliśmy. Bo już od wczoraj jesteśmy tutaj, jesteśmy z Poznania. No i przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda. To jest radosne święto, w związku z tym warto przyjść właśnie na taki piknik. Po prostu cieszyć się z tego święta. Trzeba tu być, żeby Unię popierać. Cały dzień święta. Działka poczeka. Na zakończenie świętowania o godzinie 19 na scenie w multimedialnym parku Fontan odbędzie się koncert z udziałem Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Narodowej pod batutą Krzesimira Dębskiego. A obchody 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej odbywają się także w Katowicach. Tam w południe przed Teatrem Śląskim Odę do Radości odegrała orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Wieczorek. Jak ocenili słuchający jej mieszkańcy, wstąpienie Polski do Unii z perspektywy czasu było dobrym wyborem. Słuchał pan tego występu orkiestry? Wie pan z jakiej okazji? Wejścia Polski do Unii. Tak. Ja jestem zadowolony, ponieważ skorzystałem z żoną nawet z kilku projektów unijnych, podwyższenia kwalifikacji. Ja oczekiwałem tego, żeby wejść do tej Unii, dlatego że już wcześniej człowiek tam pojechał do Niemiec i chciałem tego życia z tamtych stron zaczerpnąć. Katowice się bardzo zmieniły na korzyść, nie do Poznania. 1 maja 2004 roku Polska wraz z 9 innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Grono członków powiększyło się wówczas z 15 do 25. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. Dziś Unię Europejską tworzy 28 krajów. Nie 7, a 14 dni mają od dziś kierowcy na zapłacenie grzywny za łamanie przepisów drogowych. Jak mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, do tej pory wiele mandatów nie było opłacanych ze względu na zbyt krótki czas na ich uregulowanie. Teraz sytuacja ma ulec zmianie, podkreśla podinspektor Grzegorz Olejniczak z katowickiej policji. Zawsze liczy się data nałożenia. Mandat staje się prawomocny z chwilą jego nałożenia, czyli z chwilą złożenia podpisu na mandacie karnym, że go przyjmujemy i od tego terminu liczy się 14 dni. Najwyższy mandat za wykroczenia drogowe to 500 zł. W Rosji policja zatrzymuje uczestników pokojowych demonstracji.
represje polityczne. Do aresztów trafiło już kilkadziesiąt osób. Radio Echo Moskwy podało, że funkcjonariusze przeprowadzili w wielu miastach tak zwane zatrzymania prewencyjne. W Sankt Petersburgu policja zatrzymała osoby związane z liderem opozycji Aleksiejem Nawalnym oraz aktywistów organizacji Otwarta Rosja i ruchów anarchistycznych. Według Radia Swoboda mieli oni wziąć udział w demonstracji pod hasłem Wolnemu Petersburgowi wolne wybory. W Kursku, Tomsku i Pietropawłowsku Kamczackim do aresztów trafili m.in. działacze opozycyjnej partii Jabłoko i bloku lewicowego. Natomiast w Moskwie zatrzymani zostali członkowie ruchu narodowego. W rosyjskiej stolicy i wielu innych miastach władze wspólnie z centralami związków zawodowych zorganizowały pochody pierwszomajowe. Część uczestników napisała na portalach społecznościowych, że do udziału w pochodach zmuszali ich pracodawcy, grożąc odebraniem premii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I czas na prognozę pogody. Do końca dnia w przeważającej części kraju pogodnie, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i zachodzie kraju możliwe burze. Temperatura od 14 stopni w Gdańsku, 16 w Krakowie i Lublinie, do 19 w Toruniu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 15, my już teraz przenosimy się na teren Królewskich Łazienek. Witam Państwa, Magdalena Złotnicka z Łazienek Królewskich, gdzie pogoda nadal jest piękna, a frekwencja cały czas dopisuje. Jesteśmy na pikniku Rodzina Europa, a moim kolejnym gościem jest profesor Danuta Hibner, europosłanka Platformy Obywatelskiej, a w latach 2001-2004 przewodnicząca Polskiego Zespołu Negocjacyjnego. Dzień dobry Pani. Witam wszystkich. Była Pani jedną z tych osób, które brały udział w procesie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej, w procesie integracji. Jak Pani wspomina atmosferę w tamtych dniach? Tylko jeszcze chciałam dodać, że byłam osobą, która w 1995, 1996, 1997 roku utworzyła Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i wtedy właśnie ten początek przygotowań po zgłoszeniu naszego wniosku o członkostwo w 1994 roku, to już wtedy te pierwsze 3 lata to też się tym zajmowałam. Jak wspominam, to były wyzwania, które, jak dzisiaj myślę, czasem nie wiem, jak udało nam się to wszystko, bo to było niesamowicie trudne, bo to nie były tylko negocjacje z Unią Europejską, to były również negocjacje polsko-polskie. Dzisiaj już nie pamiętam, że myśmy byli jedynym państwem kandydującym do członkostwa w Unii, który miał także opozycję antyeuropejską. Dwie partie w parlamencie polskim, które co chwilę zgłaszały jakieś pomysły, żeby jednak zaniechać tych przygotowań i nie wstępować do Unii Europejskiej. Tego nie było nigdzie w Europie. To dodatkowo jeszcze sprawiało, że było trudno. Ale też spora część negocjacji to były także przekonywanie naszych rybaków, że trzeba będzie zmienić, że ona pomoże całą flotę, że musimy też zacząć myśleć o zaprzestaniu odławiania najdrobniejszych dorszy. To pamiętam, że to był strasznie trudny problem, ale głównie to było wielkie, wielkie wyzwanie, które gdzieś na czubku całym było oczywiście rząd i my wszyscy, którzy się zajmowaliśmy przygotowaniami i negocjacjami, ale tak naprawdę to cała Polska się przygotowywała, wszystkie regiony, wszystkie miasta, wszystkie sektory i stąd to było takie wielkie poruszenie, wielkie było zainteresowanie i stąd być może też po tym referendum aż 58%, co jak na Polskę jest dużo. Wspomniała Pani o dorszach. Jakie były inne obawy? Czego ludzie się bali? Co były najważniejsze zagrożenia? Najtrudniejsze rozmowy właśnie to były z rolnikami, którzy, pamiętam takie nocne spotkanie, tak się to złożyło w Sokołowie Podlaskim, gdzie rolnicy po prostu opowiadali mi, jak to przez 2000 lat w Polsce nikt nigdy nie spełnił obietnic złożonych wsi czy rolnikom i to były bardzo trudne rozmowy. Paradoksalnie sektor, jeżeli tak mogę brzydko powiedzieć o rolnictwie, który najbardziej skorzystał, jeżeli chodzi o szanse rozwojowe, to był jednocześnie pełen obaw i braku zaufania do tego, czy rzeczywiście Unia to wsparcie dla polskiego rolnictwa otworzy się na takie wsparcie. I myślę też, że te trudne sprawy dotyczyły, bo tak naprawdę się negocjowało dwie sprawy, pieniądze, które nam się udało dobrze wynegocjować. I druga sprawa to były tak zwane okresy przejściowe, bo myśmy byli krajem strasznie zanieczyszczonym ekologicznie. Myśmy mieli takie tereny i woda, i ziemia, i powietrze, gdzie trzeba było w dość krótkim czasie, z dużym wsparciem europejskim, osiągnąć nowe standardy czystości. I na to potrzebowaliśmy okresu przejściowego, więc to też były takie trudne negocjacje, żeby
żeby to dostać. I nie wiem, pani to nie pamięta oczywiście tych czasów, ale omawialiśmy się, że cały Zachód zjedzie i wykupi nam ziemię, prawda? W związku z czym były także te obawy, które...